Dzień dobry, witamy Państwa serdecznie na konferencji prasowej, tym razem przed meczem ligowym. Spotykamy się przed spotkaniem z Wartą Poznań. Jest z nami trener Białej Gwiazdy, pan Adrian Gula. Dzień dobry. Sytuacja zdrowotna drużyny nie uległa zmianie w stosunku do meczu pucharowego. W poniedziałek nie zagrają Kuba Błaszczykowski i Alan Uryga. Trener jest do Państwa dyspozycji. Bartek Karcz. No to o sytuacji kadrowej nie musimy rozmawiać, choć chciałbym dopytać o jedną rzecz, bo słyszałem, że Alan jednak coś, jakieś tam optymistyczne informacje się pojawiły, że jest troszkę lepiej. Ale czy wy podejmiecie takie ryzyko, żeby go, nie wiem, próbować postawić na nogi na mecze te kolejne z Zagłębiem Lubin i czy Brukbetem, czy lepiej nie ryzykować i mieć go po prostu w 100% zdrowego już na początek przygotowań? Ja za pierwsze czujemy to samo, że jest to bardzo, bardzo lepsze wygląda jak tydzień wcześniej, no ale na ten moment jest skupienie tylko na Wartu i co będzie po Warcie, jak będziemy Alana wprowadzić do treningów, jak się będzie czuć, to jest kwestia następnych dni. Tak ja wierzę, że jeśli to będzie możliwe, oczywiście będziemy z nim liczyć. To chciałem poruszyć kwestię, trochę utrudnione zadanie jutro przed panem, tak samo jak w kolejną sobotę. Chciałem spytać o to, czy miał pan już takie sytuacje w karierze, że nie mógł prowadzić zespołu z ławki, że musiał to robić no, z trybun po prostu przy okazji, korzystając ze zdobyczy technicznych, no bo nie będziemy się tu pewnie oszukiwać, tak to będzie wyglądało. Nie, jest to nowe i dla mnie nigdy sam nie był ani chory, ani suspendowany, ani dyscyplinarny. Z żadnej perspektywy, no zawsze się uczymy w życiu. Ja wierzę, że drużyna da rady i długi czas pracujemy razem z Mają, z Imeną i Kaziu ma dużo, dużo doświadczenia na to, aby w taki moment drużyna czuła, że jesteśmy razem i nie jest to tylko jednym trenerowi, ale jest to o całym sztabie, nie jest różnica, kto jest główny. I jest to ważne, aby czuła drużyna to, że nie tylko na treningu, jeśli tam asystent pracuje z małą grupą, że jest to tylko asystent, nie jest to ważny trener też, no i jest możliwe, że to nam i tutaj nam to może pomagać w tym meczu. Pre mnie jest to nowa sytuacja, jest to też w życiu, no nie mal sam tej sytuacji. Wierzę, że to, że najważniejsze jest drużyna i dlatego wierzę, że drużyna da rady i zrobi fajny wynik. Wygraliście w Łodzi z Widzewem, więc najpierw chciałem zapytać o to, co było dobre jeszcze raz po tych kilku dniach. Obsada bramki. Czy już pan sobie odpowiedział? No bo pewnie po tym, jak Paweł Kieszek zagrał w Łodzi, jakaś wątpliwość, czy zostawić go, czy Mikołaj, żeby wrócił, się pojawiła, to po pierwsze. Czy najbardziej był pan zadowolony po tym meczu, już po analizie, z tego, że wreszcie było to, o czym tutaj wiele razy rozmawialiśmy, zaangażowanie, ale mam na myśli nie tylko bieganie, ale taki właśnie pozytywny doskok, rzeczywisty pressing, a nie tylko symulowany, bo to wam dawało konkrety w postaci odbiorów piłki. Czy to są największe te plusy z tego meczu? A jeżeli chodzi o minusy, czy analizował pan, jak zabezpieczyć boki, bo tam macie problem po prostu i to w meczu z Widzewem też było widać dosyć wyraźnie. Tak, jest to, zawsze jest to u nas z naszej perspektywy o kompleksy i z tego cieszy się, że drużyna jak reagowała, bo dużo razy tu sme gadali o tym, że reakcja na tratenú bránku nie była fajna, no i tutaj się to wszystko zmieniło i z tego się najviac cieszy i z tego, że nie jest ważna tylko drużyna, która jest na początku meczu, ale jest ważna drużyna, która jest w końcówce meczu. Także było tam dużo, dużo pozytywnych wiadomości, no i w tym jest podstawa kontynuować. Nie oczekiwać, że a już jest to na dobrej drodze. To trzeba nie tylko potwierdzać, ale na tym pracować kontynualnie. W następnych dniach jest fajne, że jest szybko następny mecz, jest fajne, że mamy opcje. To nie jest o wątpliwościach, ale jest to o tym, że i Begi nam bardzo dał wsparcie w pochary, kiedyśmy zrobili tam zmiany. To same Pablo i mamy dwie fajne opcje. Ja wierzę, że zrobimy decyzję dla drużyny
sprawną, skuteczną i będzie ta decyzja tak silna, jak była w ostatnim meczu, żeśmy byli silni i w defensywie, i w sytuacjach, które przeciwnik si stworzył. Na bokach w ogóle jest dla nas ważna kooperacja nie tylko bocznego obrońcy, ale kooperacja ze skrzydłowymi. A jeśli skrzydłowi pracują do tylu w maksymalnej intensywności, zaangażowaniu i wcześniej, no jest tam sila. Jeśli nie, przeciwnik korzysta z tego możliwości. Także tutaj to też jedna rzecz, wiadomość, analiza. Następna jest, jak będziemy pracować w następnym meczu. Jest to nowy mecz, jest to nowe sytuacje. No i tutaj te zasady jest podstawa, abyśmy ich trzymali 95 minut. Bartek, ponownie. To jeszcze o tych skrzydłowych, a w zasadzie o jednego chciałem zapytać. Czy do Jawa wreszcie dotarło, że no jednak jak jest Polska, listopad czy już grudzień, to trzeba zakładać buty z dłuższymi kołkami, bo tym razem się obroniliście po jego błędzie i odrobiliście straty, ale kiedyś może was to po prostu kosztować punkty. A wiem, że i pan z nim rozmawia i koledzy mu mówią, że no trzeba jednak zakładać buty, w których się piłkarz nie ślizga na boisku. Tak, szczerze, ale myślę, że w tym meczu mal różnicowe, w końcu różnicowe korki. Tak, miksy, no ale to boisko było soft, było miękkie. Było bardzo miękkie i to się może udać, no nie może się to opakować. To nie możemy kontynuować z tym, bo jeśli gość slajduje i nie ma tej motoryki, którą wszyscy oczekujemy i którą wszyscy znamy, no tak coś nam potem brakuje i jest to tylko decyzja, którą możemy na 100% kontrolować. Tak ja wierzę, że tam o tym w profi klubie już nie musimy gadać, a jeśli się to uda, tak wiemy na to szybko reagować z pozycji zawodnika, nie tylko z pozycji z boku, ale zawodnik. To jest maksymalna odpowiedzialność dla drużyny. Michał Knura. Trenerze, tak się składa, że to ostatni mecz tej pierwszej rundy, ostatni rywal, którym się zmierzycie. Potem już zacznie się runda rewanżowa. Jeżeli wygracie, daj Panie Boże, będziecie mieć 20 punktów na 51 możliwych. Jak Pan sobie zaczynał tę rundę, to myślał, że fajnie byłoby zdobyć ile i na ile ten obecny dorobek to jest to, co Pan sobie tak zakładał z takim swoim, w głowie swojej. Szczerze, ja nie pracuję tak, że ile punktów chcę mieć po polowej sezonie, ile punktów, tak nie pracuję. No, zwracam uwagę na nasze zasady, pryncypy, na rozwój zawodników i zawsze chcemy grać na zwycięstwo. To jest ta mentalność, która jest do budowania w każdej drużynie. Nie być zadowoleni po jednym wyniku, nie być zadowoleni z remisu na wyjazdu, ale pracować zawsze, każdy dzień na tym, aby jestem mal szansę rozwijać jak zawodnik i pracować na to, aby zawsze jestem mal chęć i zaangażowanie na zwycięstwo. Będzie możliwość analizować dłuższy czas, jeszcze mamy 3 mecze, także dużo punktów sme tratili, no i już to już przeszło. Ja wiem, że nasz system, nasze wymaganie, jak chcemy grać, wymaganie intensywności na każdy dzień na treningach może przygotować taką sytuację już, jaka jest na ten moment, że zawsze jest potrzebne w tym systemu kontynuować i nigdy się nie poddawać. I jeśli będziemy dłuższy czas w tym kontynuować, ja jestem przekonany, że będzie bardzo więcej zwycięstw, bardzo lepsze punkty i lepsza gra. Grzegorz Wojtowicz. Chciałem zapytać o rywala, bo to jest taki was bezpośredni rywal w walce o utrzymanie. Drużyna, która ostatnio przegrywa, ale no, takie te porażki ma takie minimalne, to znaczy tam jakieś drobne detale o tym decydują. Mają też dużo sytuacji, no ale popełniają jakieś tam błędy i jak pan ocenia tą drużynę, zwłaszcza, że tam jest nowy trener, w sumie dopiero jeden mecz tą drużynę prowadził, także czy jakieś zmiany tam już zaszły, czy nie? Jest to ekstraklasa, tam nie jest, i o tym sme gadali teraz dzisiaj rano, jest to ekstraklasa, jest to drużyna, która
ma w organizacji gry i pressingowe sytuacje, i kompaktowy blok P4-1 na własne polowe, że zawsze jest potrzebne iść na maksimum, nie tylko zaangażowaniem, to jest podstawa, ale na maksimum wyciągnąć ze systemu w ofensywie i w defensywie w tą równowagę i maksimum nie tylko indywidualnej jakości i umiejętności, ale i systematycznych detailów. No, oceniam każdą drużynę, mam szacunek u każdej drużynie, nie tylko z pierwszej ligi i oczywiście z ekstraklasy. Tak to było i w ostatnim meczu w Lodzi. Ekstraklasowa drużyna, zawsze musicie grać za Wisłę na maksymalnym poziomie i paru detailów chłopaki już dzisiaj oglądali. Jeszcze mamy czas na to zwracać uwagę na detale indywidualne na zawodników, przeciwnika, ale w ogóle jest to o tym, że jedna rzecz jest wiadomość, następna jest funkcjonowanie na boisku i tutaj wierzę, że będziemy głodni po zwycięstwu i będziemy zaangażowani jak drużyna razem i zrobimy maksimum dla fajnego wyniku. Mają Państwo jeszcze jakieś pytania do trenera? Grzegorz Wojtowicz? Chcę zapytać o zestawienie obrony, bo w Łodzi grał Sadlock, grał Szot, nie grali Szota i Gruszkowski. Czy tutaj można się spodziewać jakiejś zmiany i też powrotu Skwarki do wyjściowej jedenastki? Czy tak to może wyglądać? Ja mam jeszcze po dłuższej przerwie zagrał Stefan Sawicz i myślę, że swoją postawą wysłał taki sygnał, że tak, jak sme gadali po meču, jest dobre, že už tam je možlivosť i na desiatke. Je tam možlivosť i na ten moment będzie ważne, nie tylko kto bude štartovať, ale kto bude też ten meč dokončovať. Dlatego co Škvaro išiel do meču i zrobili tam ružnicu, to bylo čuť. Že má viacej mečov za sebou, že je viac rozegraný. No ale Stefan už tam tlačí, nie tylko na pozícii desiatky, ale môže hrať i z krídlového, jak sme zobačili v meču v Gliviciach. Takže to je dla nás fajn, to je dla nás OK. To samé na pozícii napastníkov. V koncu obidvaja počongli družinu, dali Klimi dve bránky, jak rezervový, ale nie rezervový, ale jak gošt, ktorý je v koncovke meču i Feli dal bardzo vážnu bránku, ktorá dala družine ešte viacej energie. A to samé jest w tylu. Także ta rotacja jest możliwa, dlatego co Serek i Sady i Frida jest to przygotowani, jest to ważny, specjalnie w drugiej połowie Frida z Osadym fajnie funkcjonowali w zamykaniu kontrataku przeciwnika, to będzie bardzo, bardzo ważne i na następny mecz. Także cieszę się z tego, że w końcu możemy jak kombinować i zobaczyć typologię przeciwnika i korzystać z naszych zawodników, którzy jest to przygotowani. Tutaj jest ważne, aby drużyna to czuła to same, że nie jest tylko podstawa, kto jest na początku, ale jest podstawa na ostatnie trzy mecze zrobić maksimum dla Wisły, dla naszej drużyny. Są jeszcze pytania? Czy wszystko jest jasne? Poza wynikiem, tak jest. To będziemy wiedzieć jutro. W takim razie bardzo dziękujemy. Do zobaczenia. Dziękujemy. Do zobaczenia.